Wisła Czarne. I tu już trochę aut stoi. Tamten wierch to jest Cieńków. Tu jest Feuerwehra Wisła Czarne. Idziemy w kierunku tam. Pamiątki Oscypki. Witajcie. Po śląsku pisze. Auta poparkowane. Ludzie się zjeżdżają. Także fajnie. Na Baranio-Górę czas iść. Czas tam wylić. Parking płatny 10 zł. Po ósmej? No. Nie za blisko tych samochodów. A tu mamy akcent śladami Bartka. 3 godziny. Dobra. Aj, 3 godziny. Jako to teraz? Tu. Nie. Do tyłu. Nie tak daleko. Do tyłu niech pani co. Się Wiśla utopił. No właśnie. Dobra. Wisła Czarne, Fojtula, PKS, jakby kto nie wiedział. Ścieżka przyrodnicza Barania Góra. My zdaje się tak pójdziemy nawet. To znaczy? Jak ta ścieżka przyrodnicza, nie? Nie. Nie? Inaczej, dobra. Pójdziemy. 125. Zameczku Habsburgów, Bartek, nie ma Henryk, też? Antoni Flamę. Sprawdź, czy tu nie ma. No wiemy, ten człowiek jest związany z naszym rejonem. W Zabrzegu został zastrzelony. Karcznie. Dokładnie tak. Coś ich tu padło. Rezerwat przyrody Wisła, a to z tych liściów. I ten niebieski szlak. Jakim to szlakiem idziemy? Niebieski. Teraz niebieski. Niebieski szlak aż turystyczny. Do Baraniej Góry. Do Baraniej Góry. Wiemy, że spod Baraniej Góry wypływał właśnie królowo polskich rzek. Wisła ma trzy źródła. No, trzy źródła, trzy potoki źródłowe w zasadzie. Biało, Wisełka, Czornowisełka i Malinka. To Malinka nie jest pod Baraniej Góry. Malinka wypływa przy drodze pożarowej z Salmopola na Przysłu. Spod Malinowa. Tam była rajza. Na tej drodze. Dzisiaj na barbar rośnie. Ja. Tu jeszcze jakieś chałupki. Ulica Biała Wisełka, czyli to jest Biała Wisełka. Tak, tu Biała Wisełka. Kapkę zima, ale się rozdzieli. Kapkę jeszcze trochę piździ, ale będziemy ale wyłazić. Do wierchu to będzie rozgrzote. Widać jak paruje. No, rośnie na ziemi. Woda się leje. O, jak para idzie. A jak z dachu, nie? No, blacha paruje. Michalikówka. Do wynajęcia domek. Tam ktoś je. Anielskie kuliny. No i tu są sanie jeszcze. Anielskie kuliny, no. Witamy rowerzystów, o proszę. Witamy turystów.
Aha, i tu są te sanie. Ha, dobra. No, powiedzmy. Siady w chacie góralskiej. O, to może źródło, ja bym nie miał wody. Ja, wodopój tam jest. Niebieski szlak. Chata Batra, zapraszam. Widoczny flisz karpacki. Jak się góry formowały piętrowo. To są miliony lat. Taki oto skały i korzeń na tym. A tu to musieli wybrać. A my kajdymy krótko, nie? Osiedle równe, osiedle bobrów. Co to tam jest? Tutaj była skała. Niebieski szlak. Nie, to jest dach. Ja myślę, że skała. Ale to tu by jakaś bacówka. Ale to chyba trochę ryzykowne tam spać. Może bushcraftowy by się wyspał. Wleźcie tam do. A tu Białowisełka. Tu jeszcze raz, tak lepiej widać ten flisz karpacki. Jak się formowały Karpaty. Niesamowita rzecz. No. Taki potężny wąwóz. I Białowisełka. Co jest? Osypuje się, no. Musi woda rzeżać też. Ja pierniczę, to jest 20 metrów nad nami jeszcze. Jaki to tam jest zakręcone, nie? Korzenie taki zakręcone. Fajnie. To jest, ale jest dziadostwo w nim. Mokre wszystko, zawilgocone. Witać się raz i nie słyszymy. To zrobimy jedno zdjęcie i fajran. Kesza. Jest. Teraz zrobimy coś ryzykownego. No. Masz wodoodporne? No inaczej do tego tak nie wsadził. Jest jakoś i koliba u Marioli. Wysiady. Kulikwisła.pl, raczej EU. Kuligi letnie i zimowe. Zgodzą ci, że kuligi mogą być cały rok. No tam na skutach. Toaleta. Kurna, a ja tam przyszła, a też na skutach. Ale tu też jeszcze godni święta są. No bo to święta. Dopiero na wakacje, pewnie na lato odpoczynę. Nie. Białowisełka. No, dość fest podmyte już. Jest. Dość fest podmyte. Ale popatrzcie, tam jest tak głęboko,
tam wymorsował. Tam by się wymorsował, ja. Nie, że tam dojść, tam będzie gładko. A tu taką wąską, nie? Gdyby przeszedł. No by się wyrypał na tych skałach. No. Oj, ten strom zleci. Zleci, zleci ten. Tylko to miejscowa i my skręcamy w prawo. W stronę Kaskad Rodła. Kiesza, nie? No to tak za 4 godziny. Za 4 godziny wyjdzie. Kaskady Rodła, Barania Góra. Za ile wyjdzie ten czas? A ja nie wiem. Mamy przeszkody troszkę. Ale to tu przyjmęło. Trzeba dać pozór, żeby nie kliznąć. Koralowo. Ja tu już kiedyś był. Może się uda przelić. Patrzeć pod nogi. Co? A to ja tam nawet nie idę. Tu moskity to może lepiej, może na tamtym. Tak? Z prawej strony. Może to tu jest niskie. Na pewno będzie niskie. No to źle stanęła. Bo to jest zły wybór. No tam już przejdzie. Tam, na wprost. Na wprost.
Zobaczcie, jaka woda jest spana. Zrobili mostek, a ona tak czy inaczej pod tym mostkiem nie płynie. No i dać pożur, jak tu stanąć, jeżeli kamień będzie ruchomy, będzie problem. Szlak niebieski krzyżuje się, ginął z jakąś pożarówką. Prawdopodobnie ja tu rajzował na kole. Jakże jechał ze Salmopolu na Przysłop, tak sobie myślę, że tu chyba była rajza. A to tak się zdo. Zobaczymy, co tam jeginał za winklem. A garmin się obudził w torbie, że zeszedł z kursu. Ale też tak się mi zdoła. Ale nie mam pewny. Co tu było? Czy garmin rowerowy Edge 530 można wykorzystywać na piechty rajzy? Oczywiście, że ja. Tak mi się to zdo, ale tutaj są wszystkie drogi podane do siebie. Jakaś kapliczka. Tam ludziska idą, my tam pójdziemy. No właśnie. A tu na elektryku to nie sztuka tutaj jechać, ja tu jechał na swoim. Bez wspomagania. A elektryku to tu każdy wyjedzie. Thank you.
rezerwat Barania Góra. No piechty i po cichu. I nie złazić ze szlaku. I rajzować nie idzie, z psami nie idzie. Nie, bo jest rezerwat. Zrywać niczego nie idzie. Biwakować nie idzie. Grzyby zbierać? No też nie. No to... Ale to nie pisze nic do. No jak to nie? Pisze zakaz zrywania. Zakaz dotykania czegokolwiek. No wyznaczonym szlakiem. Rezerwat, nie? I są Hanej mamy Chantoria. Po czym rzech poznał po wieży widokowej. I tam widoczna jest. No nie tutaj, ale ja się troszkę cofnę. Ja widzę między strumami stacja narciarsko-stok. Jest tam widoczna. Sam Hanej. Widać, o. No tam już widziałam cieńków. To nie ma cieńków, to Chantoria tam. Ale tam widziałam. Aha. Tam stacja narciarsko-stok było widać. Na której rzech był przecież w tym sezonie minionym. Była tam skirajza i nawet mi tam troszkę dolało. Spoko się idzie, zwłaszcza po takich korzeniach. Tam jest Genau Chantoria. Tam widać elektrownia Dziećmarowice. Tutaj te cieńkowy wszystkie. Wyżni, średni i niżni. Tam są Hanej Kajsije, Baranie Góra i tam idziemy. Genau widoczne Skrzyczne. Kajsi będzie grał lasi cieńkowy i Genau Chantoria Równica i elektrownia Dziećmarowice i tam Genau Śląsk widać. Jest tutaj.
mazurce by się ktoś zdnieć. Czy coś i kapie? Nóż się w kapsie otwiera, kiedy się coś takiego widzi. Garmin Wetaszy już daje znać, że chyba my już są blisko wierchu. Niebieski szlak. Cały czas z nim idziemy. Ale tu się robi już widok. Niebieski szlak. Tam jedzie na Uskrzyczne. Żeby nie pociulał teraz. Ja tu się zeszedł z czerwonym i zielonym. Czerwony idzie na Przysłop, zielony na Barania Góra. Żar. Beskid mały, Beskid żywiecki. Ta ścieżka, co tam była w bok, prowadziła do tej początku. Jakiego początku? Wysoki. No a mnie teraz pokazuje już. My mamy iść tam na dół. Ja wiem, no, ale to ja tu trzeba zejść do wierchu.
drzewy los. Genau, szpicioki widać. Jest i genau Wabiogóra, to już Małopolska tutaj. Ta strona. Tu mamy nasz Śląsk. A to Małopolska wszystko. Pilsko tam ginęło. Miała tam być skirajza, nie było niestety. Tam jest sam Hanej ta chata, kaj bushcraftowy spół. Tam widać Śląsk. Nie, to wygląda jak Śląsk. Tu genau widać jak las zniszczyło. Tam widać Fatra ze Słowacji. Tu trzeba ubrać bluzę, bo to zima. I szpicioki. Szablimy to. Szczyt, a raczej wierch Barani Góry. Pięknie. Ja tu genau rajza na elektrokoła. Polsko fana powinna być Śląsko, nie Polsko. Wieża jest zawarta w skuli tego, że jest niestabilna. Nadleśnictwo Wisła. Sam Hanej Słowacji, jak widać. Fatra ze Słowacji. I szpicioki. Szlak Habsburgów. Ja, genau. Habsburgowie tutaj rządzili, bo my cóż. To tu było Teile Austrii. Ale co ciekawe, tu była granica Austrii i Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Tutaj też mamy granica Śląska i Małopolski. A więc na prawo mamy Śląsk, a tamte góry to już Małopolska, Galicja historyczna. Granica państwowa była do 1772 roku. Potem to już wszystko było w Austrii. Jest genau Barania Góra, 1220 metrów. I tu mamy GSB. Gołosate w Bieszczadach. Jest u nas. Tak to tu leci. Jest apteczka na szlaku. Jest genau edukator. Jest apteczka na szlaku. Ale się to nie otwiera. No trochę mało tego tu jest. Ale zawsze dobre. No. Dobry pomysł. Dobra rzecz. Jest wieża, niestety niestabilno. Zawrzyto.
Co? Kurde, Silesia. Nie ma gańby czyś na kole. Kurde, kurde, Silesia tu była, no. Nasi. Tu mam, otocz się. Fajnie. Taka, o, fototrofowa, jak tu turda Silesia była. Nie ma gańby ciś na kole, no. Jademy w lipcu. I na tym razem na żelaznym szlaku będzie. Ale ta setka może też kiedyś zrobić. W ramach relaksu. Nie, w ramach zdalnego. Jeszcze 20 dołożyć i... A teraz idziemy po skrytkę. No szlak Habsburgu, bo tu była granica habsburska, nie? Tu były Habsburgi, tu były Rzeczpospolita, nie? Tak jak ta Piska idzie, tak szła granica. Gdzie to jest? Z prawej były ziemie korony świętego Wacława, potem Habsburgowie i Śląsk, a tu już Rzeczpospolita Obojga Narodów była, bo tu wie Małopolska. Historyczne granice. Dobra, idziemy teraz kina. Czerwony jest taki już. Z baranka. GSB. Tylko że tu piszę na węgierską górkę, wiesz? Że... Ale my już powrotem wlezymy na ten nasz trak. Dobra, to idziemy na czerwony. Czerwony i zielony. Nie. Pech, kiedy rowerem tu był? Nie zrobił naklejki. Dobra, cisniemy. Na zwykłym rowerze też tu wyjechał. A nie na elektryku. Szacun. Ja bym może też tu wyjechał, ale się mi nie chce. Wolę iść tutaj pięknie. Trzeba dać pozór, żeby nie runąć sobie. Jest to skrzyżowanie tych szlaków? No, chyba nie. Ale pokazuje, że mamy tu. Tu? No, pojeżdżaj. Dobra jest. Ja, prawidłowo. To idziemy. No, no, żeby kesze. Się potem nie wracali. Kesze są do zdobycia, także... Nie wydaje. Czy
Szlak pieszy czerwony. Dobra, idziemy. Dobra, co pisze o tym kreszu? Szlakiem go. Czaj, to 127 metrów. Nie. Pieruniem po kroku. Ale tu nie prowadzi czerwony. No to może kiedyś prowadził. Naleje chodzone. I jeżdżona zresztą też. Osiemdziesiąt jeden metrów do kesza. Pięć to ma być. No, gdzieś tu widocznie był szlak, widzisz? Co? Może jeszcze nie było aktualne to mamy. Będziemy zgodzić na tak jak tamto pokazuje, mamy zaznaczoną ścieżkę. Gdybyśmy się musieli wracać, ale to jak według tego pójdziemy, to tam zędymy na tę trasę. Pięćdziesiąt siedem. Pięć. A 57 metrów. 51. Ile? 51. No i to zakręć, co? Teraz w lewo i pójdzie ku temu szlakowi, co mamy wyznaczony ślad trasy. Jeszcze? 27 metrów. Co? 27 metrów. Mamy jakieś trawersy tam widoczne. Jakieś szutrówki, to może kiedy jako rajza się tam zrobi. No byłoby to wręcz fenomenalne, tylko by tu musiał jakimś cudem przyjechać. No tu na pewno nie, to by nie było samobójstwo. Chociaż są tacy, co jeżdżą. Ale nie ju. Ale tamte te dróżki też interesująco wyglądają. Tam byś do tej chałupki dojechał. Tu nie, ale tam widzisz takie dróżki możesz. Tak wygląda, jakby tam nawet asfalt był, tam już będzie szutrówka, ale
kurde, to jest interesujący temat. Asfalt był, nie? No, no. Tam do tej chałupki by zajechał. I tam, tam. Dużo tego jest tych, no, tych tras tu. Może nie tędy szły. Aha, tam jest chałupka. Na górę. Kaj, widzisz? Bacówka kaj się nocuje. Ja, widzisz, to tu wychodzi taki coś na górę. No to trochę inaczej. A, tam jest ta trasa, kaj ojechał w zeszłym roku. Widać tę drogę tam. Ale tu na skrzyczne jechał? No. A no to tam. Na Malinowską skałę, bo tam widać. Nie, ja nie był na Malinowskiej skale, bo... Ale tam jest druga taka. Lecieć, uuu, 200 metrów na dół. No, raczej byście nie... Mnie nie pozbierali. No. Bezpiecznie. Ale tu jest, jest ogień. Nie, Kaj, to nie to. Jeszcze 153 metry. No to w takim właśnie problemem schodzili w górę. No to zmieni. No jest tu coś. Może ty mu ten szlak zmienimy. Ja to w zimie w życiu. Rozrze tu będzie metr śniega na wiosę, a po drugie wąs. Co? Wąs w polnie widać. Nogę postawisz. Ale jest tu taka dziura, nie? Jakby były drzewa, to byś tego nie widział. No. Taki jest strumo niesamowicie. Ale widzisz, nam tu nie było. No na razie nie. Garmin się odzywa. Źle idzie. Doszliśmy już do szlaku zielonego i czerwonego. Zresztą taka kosodrzewina tyną rośnie. Fajnie. Typowa roślinność górska. Płaszczyzna jest jakaś bydonkesza też. Także 128 metrów, także jeszcze troszkę. I tu mamy, Houston, mamy problem, nie? Nie było problemu. Taki barzuch
na trasie, ale następny. Tu już jest troszkę problem. No nie ucieknie. Co? My są niezależni od niego. Podchodzimy pod Magórkę Wiślańską. Jest, jest petarda tutaj, bajunia, jak to Gustaw Godo. Szpicioki, tam sam Hanej Baraniogóra, za tym świrkiem Fatra ze Słowacji i taki oto kamienisty szlak i kosodrzewina. Pogoda. Zdobyto Magórka Wiślańską. Teraz idziemy na Gawlasi. Tutaj jest zielony szlak z Baraniej Góry z Przysłopu na Skrzyczne. Szczyrk. A tu mamy czerwony szlak, czyli GSB na Węgierską Górkę. Idziemy dalej. Schronisko na Przysłopie i następne schronisko już dopiero gdzieś tam. No, jedynie Węgierska Górka. No to rzeczywiście ta bacówka. Ta bacówka jest tam potrzebna widocznie. No. Tu jest wierch. Magórka Wiślańska 1140 metrów nad poziomem morza. To tam trochę cielo. Dobra. Tego szlaku tutaj nie znamy. Tu my jeszcze nigdy nie szli. Może tu się będzie lepiej dał. O, teraz jest piękny tutaj widok. Widoczno Czantoria. Tam rejon Soszowa, Cieślar, Stożek. Tak była nasza ostatnia rajdza. Piękny oczywiście. Nie zjechać tutaj. Wcale nie ma lepiej. Wcale nie ma lepiej. Ja tu mamy fajny taki przeszczał. Genał Skrzyczne. I my teraz kręcimy tam. No. Po co? Wisła Czarne, 2 godziny 15. No. Czyli tutaj już wychodzimy z granicy Śląsko-Małopolski. Już na Śląsk. Jest Gawlasi. No to już idziemy z Gawlasi go.
jechał sobie taki jeden idiota na kole. Gościu! Gościu! Tak wołał, żeby ja mu zlazł ze szlaku, jak jest sytuacja taka, że w takich szlakach to turysta pierwszy ma pierwszeństwo, a nie rowerzysta. Ja też jeżdżę czasami po takich górach, ale wszystko z głową, nie? Znajomy teren, genau. To ja z pożarowy numer 5. Tu my śledźli żółtym szlakiem. To jest pożarówka ze Salmopola. Tu były rajzy nieraz rowerowe. Tam to jest słupek czy drzewo? To są drzewa. I te kwadratowe? Rajzy były na wszystkich tych drogach tutaj. Dobra, a do metu? O, krzesełko jest. Krzesło je, ja ryczka taką zrobiono. I idę się napić. Ja jechał ze Salmopola na Przysłop tamtędy, a tu też jechał kiedyś na Cieńków. Rajzowałeś na kole. Tu masz taki zrobiony tron. No to nie ma wątpliwości, że tamto jest Baranio Góra. A my pójdziemy tam. No to już rejon Cieńkowa. Przed nami widocznie genau na wprost Soszów. Soszów, tam Czantoria, tutaj Wróblonki. Tam będzie równica. I tu dolina Malinki. Wisła Malinka. Jest droga na przełęcz salmopolską. Na siodło Salmopol. Tu mamy jakoś tablica. Tu był na skiturach kiedyś. I to było w godnie święta, ale chyba w drugi dzień. Ja. I przed nami jeszcze widoczny stożek ze stacją narciarską. I dolina Malinki. Jest ogień. Widać jezioro Czerniańskie i Zadni Gruń. Jaka jest rezydencja prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Kajse Duda na wczasy jeździ. Zameczek tak zwany, wybudowany w czasach II RP do prezydenta Ignacego Mościckiego. Mościcki się tam pierwsza jeździł. Potem komunisty tam jeździły. Między innymi premier Cyrankiewicz. Co? Jeździł do zameczku. A potem, nie wiem czy Wałęsa jeździł, bo nie słyszał o tym, ale Kwaśniewski jeździł. Kaczyński też jeździł.
Komorowski też, a oni tam wszyscy pić jeżdżą. No też. Tylko że go tu za bardzo nie lubią. Komorowski go lubieli, ale Dudę nie. Ja wiem. Miałem okazję się nawet z nim tutaj trafić. Tam, prosto, żółtym szlakiem, nie? Teraz lepiej widać to jezioro. Kiedyś tam tego jeziora nie było. Tam był feszter na środku. I tym feszterem był ojciec od naszego wujka. Jak kto nie wie, co to jest feszter, to leśniczy. Budowane chyba w latach 70. dopiero. A tam już widzimy stoki stacji narciarskiej Cieńków. Kaj się w zimie na nartach szaleje. No to jak kto nie wie, to tam jest trasa narciarska, kajty Bajtleidą. I ona tutaj idzie, kajty Stoły. I tutaj się zakręco w lewo i się szusuje tędy. Jeszcze ślady od ratraka chyba są. I tu się jeździ. Tam widać ściągnięta armata. Jest ta główna trasa narciarska na Cieńkowie. Także fajnie, fajnie. Jeździło się tu nieraz na nartach. Jest genał jeszcze Cieńków, punkt widokowy na Czantoria. Także fajnie. Okoliczne góry. Tam my byli, tam my łazili. Tam jest wierch Barani Góry, widać wieża. Tam jest Gawlasi. Także spoko. Aha, to jest tam. Tam jest genał Skolnity, widać. Dobra. A tam się jeździ na nartach. No. Strumo to wygląda. No, strumo. Nie? Ale tego wypłaszczenia nie widać tu, bo on jest za drzewami tam. Ale ta góra strumo wygląda. Strumo. No ona jest tu też trochę w tę stronę pochylono, nie? Ale tu bych nie powiedział, że tu jest trasa narciarska, to ona jest prawie tam kajty Stoły. No. Po placu przejeżdżamy. Ja. I tu się zakręco i się jedzie. No. Zakręco się i tam się jedzie. No. No ale to nie teraz, to za parę miesięcy. No. To jakieś 7 miesięcy. No. Jak będzie zima. Jak będzie dobra zima, nie tak tylko to jak było. No bo to tu się genał jedzie, tam kajty Stoły są. No. Ja, bo tam jest. No. Też ten bruk jadymy. Tu my jedli rancho Cieńków. Placki z gulaszem. No i wystarczy. I styknie. Znajdziemy do oka już. Teraz są my na trasie narciarskiej. Gdzie na oku można okiem wjeżdżać. No. Ale nie jak jest zima. A my
Hej. Do auta już, nie, genau. Tylko tu się musimy wrócić. Nasze klimaty. My też taki coś mówię. O, w końcu jest. Widzisz? Ja, nie będziemy wchodzić, kaszlesz. Świnie tu jakieś fundamenta, pewnie jako piwnica była. Ja. Bo nie wiem, Kato, mamy iść chyba tu. Tu jest drogowskaz na chałupie, widzisz? Ja, Wisła Czerwona. No dosłownie, to tu pewnie ta droga nawet nie ma wydzielu, no tylko przez prywatne działki. No. Ale podjechać tu w zimie. Trzeba mieć dobre hamulce. W zimie? Ja tego tu nie widzę. Ja też nie. Dziwę się, jak pije konie. No tam był taki, piękny. Są też bioły. Bioły. Konik. On się, on nie spadnie z tej górki? Koń ci spadnie. Tak, są dwa. Drugi jest, widzisz? No co? No. Pięknie się. Nie wiem, czy to jest koń, czy klacz, no ale... Nieważne. Nie widać. Od razu tu nie ma wiatru, ciepło. No. Kanalizację mają, widzisz? No. I ja dziękuję, ja dziękuję kopać to. A, zawory jakieś. Kanalizację. Taki oto teren, tu że nigdy nie był. Nie szła tu nigdy. Dziewiczy teren. Ani na rowerzach tu nie był, ani na nartach. Niebieski spacerownik. Idziesz do lasa, mimo. Troszki świerkają. Pewnie szlaka jest magazynowana na zimę. No bo podjechać tu w zimie? To będzie masakra. Tu teraz będzie ciężko podjechać, a co dopiero w zimie. No, tym raczej nie jest możliwe. Jeszcze jakiś urbek z sieną trafił tu. Pewnie jakiś stary sklep GSS-owski był. Tak wygląda, bo są kraty, już wszystko się sypie, przemarzło pewnie. Niebieski szlak, tu jest początek. No bo to jest spacerowy. Ale turystyczny też. A, się też, tu zacznie. Na Baranią Górę, no. Ale tym co my z nim szli. Ja. 3 godziny. Czyli do parkingu jedzie 10 minut. Wygląda na to, że to Fojtula jakoś. Wygląda na to, że opuszczone. Tam już jest. No, urbexowcy by już wleźli. Chociaż może i nie. Ale wandale się już do tego dobrały. Fojtula. No, przy szkole Kajsi. Jeszcze kawałek, trzeba iść. 10 minut. Kury. Górskie opowieści. Wisła Czarna. No, na tym chodniku, nie? Chałupa chyba też opuszczona. Taki stok by mógł być. Tak, znalazłem ostatniego pesza, musiałem się tu z
wspinać przez te krzoki. Ale mamy. Mamy go. Fajnie. Czasami trzeba po takich pierwiństwach chodzić. Już zbliżamy się do końca. Tu jest szkoła w Wichle Czarnym. Ostatni kres zdobyty. Łatwo nie było. Trzeba było wleźć taki wąwóz. Ale mamy. Mamy to. Kaje to Feuerwehr. Jak będziemy kończyć dalej za... Już jest pół ósmej. Ale dzień aktywnie spędzony. Nie na rowerze. Ale też fajnie. Nie samym rowerem człowiek żyje też. A ruszać się też trzeba. W końcu inne mięśnie też trzeba rozruszać. Takie neony jakieś mają czerwone w chałupie, jak w burdelu. Niebieski szlak, czyli można powiedzieć pętla już zamyka się. Tak. Tutaj kręcimy już ostatni metry. Będziemy jechać do domu. Trochę my się połazili. No. Kiesze znalezione. Te co my szukali oczywiście. No nie wszystkie. Chyba dwóch my nie znaliśmy. Ale my tam nawet nie doszli do nich. Ja. Nie pozostaje nic innego jak tylko się już czeka odlot i już miałeś okazję, że się tam tej popiodło. Zanieczyściłby Wisłę. Ale no to jest prawda. Kultuję taki wejście. Gdzie można. Ja ciekawe, kaj ten chodnik prowadzi. No, to jest ten, co my tam chodzi. Z jaki paki, jak ty tam musi być jakiś most? No most takie. Na pewno. Tutaj jest parking, 10 zł za doba. Tutaj jest Feuerwehr. Wisła Czarne. Kuchnia u Wisełki. No cóż, było miło, ale się skończyło. Trzeba jechać do chałupy. W tych oto okolicznościach przyrody. Żegnamy się ze wszystkimi i wiadomo wprost, standardowo trzymcie się i do zaś.